Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Taklet Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. 29 grudnia 2020. Walczymy, bawimy się. Dobra, mamy to za sobą. Więc cierpliwie czekamy. 2 minuty do rozpoczęcia. Dziękuję, Pietar. Dziękuję serdecznie. No jak wrzucę materiał 11 godziny, to ciekawe, kto to obejrzy później. A ciąć nie umiem, a też w zasadzie nie wiem, czy jest sens ciąć. Niech będzie tam wszystko, co było. Słuchajcie, w ogóle jest duża szansa tak, że zagram z jakimś dobrym zawodnikiem w pierwszej rundzie. Mam 2487, chociaż widzę, a dobrze, 600 zawodników jest. Także jest szansa w pierwszej rundzie zagrać z jakimś top, top, top. Okej. Witam Cię, Dariuszu Mikulski. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam dobrej zabawy. Osho, witam Cię. Dobra, półtorej minuty do rozpoczęcia, więc już niedługo i jedziemy z tym tematem, moi drodzy. Wczoraj, słuchajcie, miałem rekord widzów. Ponad 250 było jednocześnie, także niezmiernie się z tego cieszę. Na żywo ludzie, którzy oglądają szachy, to jest ogromny wynik według mnie. Oczywiście są lepsi w Polsce, ale to tam kwestia stażu, może osobowości, nieistotne. W każdym razie mówmy tylko sobie, mówię tutaj o sobie, także bardzo się cieszę. Dobra, niecała minuta, słuchajcie, no i chwila prawdy, jedziemy jak zwykle. Czuję się trochę jak przed maturą, kurczę blade. Nie, no nie ma co się stresować. Człowiek grał tyle turniejów w życiu, nie jestem w stanie zliczyć setki, a zawsze przed jakimś tam turniejem jakiś ten element stresu się pojawia, nie? Nie, raczej nie będzie nowych debiutów. Trzeba grać swoje i tyle. Będziemy grać swoje. Dobra, moi drodzy, za chwilę rozpoczynamy. Sekund i jedziemy. Po czwartej rundzie jest jakaś tam króciuteńka, mała przerwa, więc też sobie tą przerwę zrobię. No, Bartoszek, tylko słuchasz? No nie wiem, czy będę cały czas... Anna Kramling! Wow! Ona też streamuje, słuchajcie. Szwedka, to jest córka arcymistrzyni. No dobra, będziemy grać. Kurczę blade, ale jaja. Przepraszam. Gambit hetmański. No tak, dwóch streamerów się teraz spotkało. Okej. No tak, ale Anna Kramnik jest... nie wiem, czy pełnoletnia jeszcze. Możliwe, że jest już pełnoletnia. Ale w ogóle... Wow, ale fajnie. Zagram sobie tak, żeby tego gońca schować. Ale fajnie się tutaj porobiło. Dobra. Takie zagranie nastąpiło. Będzie tak. Już zapomniałem, jak grać hetmański. Ale jakieś dziwne ruchy robię, ale dobra. No właśnie, ona mi tutaj chce zrobić kuku. Tak, tak, Anna streamuje również. Tak, będę starał się mówić swój tok myślenia, oczywiście. Tylko, że nie w każdej partii i... No zobaczymy, wyjdzie w praktyce, wiecie jak to jest. Jak za dużo gadam, to po prostu gram słabiej. No to już trudno, takie uroki. Dobra. Słuchajcie, my tu gadu-gadu, a tak naprawdę trzeba jakoś, kurczę, zacząć grać tą pozycję, bo... No dobra, jakoś tak, trzeba coś kombinować. Najgorzej to dać teoretycznie słabszemu zawodnikowi dużo gry. Zbiła. Dobra, bije pionkiem w ogóle chyba. Okej, no chce mi tutaj skosić. No dobrze, niech będzie skoczek E4. Niech bierze gońca. Ciekawe, czy weźmie w ogóle tego gońca. Jak nie weźmie, to ucieknę gońcem i może skoczkiem zagram na D6. Taki mogę mieć plan.
Jak skończymy streama, puszczę jej rajda, słuchajcie. Ciekawe, co powie. Chociaż może skojarzy, z kim grała. Zobaczymy. Chociaż jak mnie ogra, to jej nie puszczę rajda. Dobra, gram tak jak mówiłem. Tu zawsze tego skoczka przez E4 mogę odpędzić, ale skoczek D6 i już będzie wyglądało to sympatycznie. Okej, okay, tutaj jakieś poświęconka się szykują. Wszystko widzę. Może tu? No jak poświęci teraz, to zagram gońcem. Na F1, na F2. Więc nie może mi poświęcić, ale gońca może wprowadzić na C5 również. Skoczek, a tu się ładuje skoczek. A to spryciula. No i powiem wam, no i co? No, mam pozycję i mam taką średnią pozycję, no. Dobra, pakujemy się tam, nie ma to tamto. O, słabego gońca na G3, ma rację, chociaż teraz będę chciał go rozwinąć. A niech sobie tam dziewczyna gada. Muszę po prostu jakoś ją ograć, kurczę, słuchajcie, może hetmanem jakoś tam na H7, tu może jakieś bicie, coś. Nie wiem, ona musi wybić w każdym razie, skoczka długo myśli, co mnie cieszy. Ja wybiję to wieżą, czy pionkiem od razu to wybić? Może pionkiem, chociaż pionkiem... Wybijemy pionkiem. Już mój bishop jest lepszy. A wybiła, to ciekawe. No tak, tak. Takie ruchy widzę. Może w ogóle... Ciekawym będzie też, słuchajcie, wybicie tego skoczka za chwilę. Ja tu jakość mogę raczej oddać. Raczej trzeba to zrobić. Tym bardziej teraz. Koniecznie. Koniecznie to trzeba zrobić. No jest jakoś mniej, ale to trzeba tak grać. Nie ma wyjścia. Ten pionek jest rekompensatą dużą. Okej, okay, tu. Tak trzeba połączyć to. Tutaj? Aha. Spoko, tu i tu bije. No mój bishop jest słaby, tak, ale jak zagra tak, wygram tu. Niech będzie tak. W zasadzie to mnie może zmusić do tej wymiany. No dobra, lecimy. Nie ma wyjścia. Im mniej figur, tym dla niej lepiej. Mądrze gra, trzeba przyznać. Muszę trochę przyspieszyć. F3, król, F2. Tak trzeba grać. Połączyć pionki, ale nie połączę tego piona aż tam wysoko. Będzie bardzo trudno. A tutaj to mi się może udać. Dobra, przytrzymałem to lekko. Czasu kobiecina ma mało. Dokładnie, coś postraszymy. O, tutaj pozwoliła teraz na wjazd. Okej. Okay. Hop. Hop. Dobra, bije. Może szacha kontrolnego? Wystarczy, czas spadł. No cóż, pani Aniu, przepraszam i dziękuję.
Tak powiem. O kurczę. No dobra, jak skończymy turniej, to zrobimy jej rajda. Zobaczymy, czy będzie kojarzyć. No, cóż mogę powiedzieć, rozegrałem bardzo słabo ten debiut, ale to ze względu na stres związany z przeciwniczką, którą grałem. I wiem, że też tam. No dobra, po partii jest ok w każdym razie. Kramnik pokonana. Wprawdzie nie była to jej mama arcymistrzyni, ale jest. Piotr, miejsce w maratonie będzie później znane, ale pierwsza setka się udała, także nie chcę zdradzać. Tak, goniec na G3, Bishop słaby, no teraz Bishop był mocny. To prawda. No ale takie reguły gry, wiecie, no grała wolno po prostu. Ja wiem, że ona też tam chyba nerwowo troszeczkę nie wytrzymuje. Kołówka nie jest za 11 dni, kołówka jest pod koniec stycznia, miejmy nadzieję, że do skutku dojdzie. Witam Cię, Dawidowski. Witam wszystkich serdecznie, których jeszcze nie witałem. Jest nas dzisiaj dużo, fajnie, ponad 130, 140 osób ekstra. Dobra, moi drodzy, czekamy na rundę kolejną. Hikaru jeszcze gra? Sprawdźmy. Hikaru już wygrał. Tak, tutaj grają chłopaki trochę w szachy. Dziękuję, Fifol. Robię co mogę. No dobra, cierpliwie czekamy na kolejną rundkę. Jeszcze kilka partii trwa. Hetmanówka. O, czarne są spione więcej, ale to jest remis. Już, aha, wyłączę tu może warianty, żeby nam nie przeszkadzały. Ten turniej to jest Titled Tuesday. Zawodnicy z tytułami międzynarodowymi. O, wygrana białych? Dlaczego tam nie poszło? Ha, nie wygrana. Remis. No, gra czołówka światowa, gra czołówka europejska. Regularny turniej we wtorek. Co więcej mogę powiedzieć? Tak naprawdę od mistrza FIDE w górę. Tam się zdarzają też CM-owie, czyli kandydat na mistrza, można powiedzieć. Trzeba mieć międzynarodowy tytuł, żeby w tym turnieju zagrać. Teraz prawdopodobnie jakiś GM wpadnie. Jest to wielce prawdopodobne. Dokładnie. Tak, z Hikaru na czas. No słuchajcie, no nie mam arcymistrza, ale mam jakiegoś dobrego zawodnika, bo widzę po rankingu 2700. Ten sam tytuł co ja, ale no wiecie, to nie oznacza. Niektórzy po prostu są dobrymi wyjadaczami w internecie. Okay. Niech będzie tak. No i debiut rozegrany. I co dalej? To też się wpakujemy z koszykiem do środka. Zagram tu, to będę miał na E3 słabe pole. Właśnie. Wybijmy. F3, goniec odejdzie.
są. Dobra, F3 niech będzie najpierw. Czy mogę tutaj w ogóle wybić? Ktoś mi podpowie. I czy w ogóle to jest dobre wybicie? Dobra, niech będzie to F4. Mimo wszystko. Trochę czasu zmarnowałem, no ale może to nie jest akurat marnotrawstwo. Spróbujemy gońca przerzucić tędy. Zaatakować skoczka na F3. Aha. Jak tu by ugryźć przeciwnika? Ciutkę mi się ta dziura na E4 nie podoba, niestety. Spróbujemy wymusić tu jakieś działanie na tym skoczku. Może tak nietypowo. Skoczek sobie będzie stał póki co. Będzie grane F6. Bez dwóch zdań. Tak, to tutaj sobie spróbujemy skoczkiem na E2 zagrać. No i taka pozycja się robi. Teraz też na C5 mogę kicnąć, słuchajcie. Oj, to jest jeszcze lepszy ruch. To jest praktycznie wymuszenie wybicia. Okazuje się, że będzie stało to chyba dobrze. No, ciekawe, że tutaj wybił. Nie widział, czy oddał to z premedytacją. Jest to też możliwe, że z premedytacją to oddał. Ale teraz zobaczcie, hetman B6. Zagram tu i wezmę figury za darmo. A nie, musi tutaj, dobra. No cóż, muszę wymienić, chyba że coś lepszego znajdę. Tego pionka stracę. Muszę wybić. No muszę wybić, bo tak grać trzeba. Zagram. Tak, jak weźmie piona, to wieża B1. Jakość więcej. Tylko teraz na falangę pionów muszę bardzo uważać. To nie jest jeszcze taka łatwa pozycja do wygrywania. Dobra, zagrał tu. Jak zbije tam, on mi zbije tu. Ja zbiję skoczka. On odejdzie gońcem, ja zbije tego. Kurczę, no właśnie. Z kolei jak nie oddam wieży, to on zagra skoczkiem tutaj. I w ogóle się nie przebije. Muszę to wybić. Muszę taką decyzję podjąć. To po prostu muszę. I teraz tak. Czy tutaj wybić, gońca zostawić, czy skoczka zostawić? Nie no, muszę skoczka wybić. Tego piona wziąć. Będę miał wolnego. Ten będzie wprawdzie wolny. Chyba, że zagram goniec na E6. Goniec na E6 może być ciekawy, ale dobra, biorę tego piona, trzeba wziąć piona. Aha. Dobrze zagrał, słuchajcie. Dobra, aktywność jest bardzo ważna. Ten pionek może być groźny również. Hop. Ojej, mat na F1. Kurczę blade. Ależ się zagapiłem. Ależ się zagapiłem. Kurczę, zagapiłem się tylko na jego atak. Znaczy na atak na niego. Ajajajajajajajajaj. No to podstawiłem fatalnie. No w tej pozycji wystarczyło G3 zagrać.
Nie powinna to być przegrana raczej pozycja. Raczej nie. Kołocze, ale podstawka. No to bolało. To bolało. Ale powiem wam, partia dobra, no. Ja po prostu zerknę sobie. Szkoda. Szkoda mi tej partii. Strasznie mi szkoda tej partii. Zobaczę sobie z oceną silnika mimo wszystko. I ten debiut wiem, że nie był najlepszy. Tutaj, no właśnie. No tak, widać, że czarne lepsze. Czułem, że on jest lepszy. No cóż, ale poszło jak poszło. W ten sposób do pewnego momentu. Chcę pewien moment zauważyć. Tak, tak, tak. Jak to teraz stoi? Cały czas niby lepsza czarnych. Cześć, Jaro. Dzięki. No szkoda, szkoda tej partii strasznie. No to głupia podstawka. Uf, uf, uf. No taka podstawka boli najbardziej. Interesuje mnie... O właśnie, teraz pozycja mnie interesuje. Chyba dobra. Co? Nadal jest moja... A tutaj skoczek C5 przecież. I to jest ocena dla czarnych lepsza? Bicie, bicie. Chyba, że nie bije hetmanem. No właśnie, nie bije hetmanem. Nie powinien bić hetmanem, ale ciężko nie zbić, bo zagram sobie tu gońcem. I stoję, nie? Wybił. Nie widział po prostu. Coś lepszego jest? Nie, no goniec B4, hetman C2. No tak jak mówiłem, to jeszcze nie jest pozycja taka łatwa, ta ocena... Nie jest taka prosta. I teraz co grać? Wieża F2. A no tak, wieża F2, bo jak wybija tu, to wtedy gram wieża B1. Albo wieża B2 i po prostu biorę tego i tam łapię aktywność. A on zostanie z dwoma pionkami. Ech, a ja zagrałem tu, bez sensu. I teraz zobaczcie, też pokazuję, dobrą decyzję podjąłem. Wieża bije B7 mimo wszystko. Dobrze, dobrze oceniłem i to się potwierdza z silnikiem. Może teraz inaczej zagrać. Goniec E6 pokazuje. No właśnie. Goniec E6 teraz pokazuje, żeby szybciej zagrać i tutaj grozić takim posunięciem. D4 bicie. G3. Żeby nie brać tego piona, olać go. Tu jest ważniejsza sprawa. No to są końcówki, ale na tym czasie to też ciężko ocenić. Poszło tak. No remisowa jest mniej więcej. Tutaj. Bierze F4. No podwaliłem mat, ale mordę strzelił. H3. No tak, H3. No i taki remis. A Krzysztof podwalił mata pięknie. Dobra, trzeba zapomnieć o tej partii. Wielka szkoda. Wielka szkoda. Hop, nie ma jej już. Zapominamy o niej i zaraz gramy kolejną. No tutaj białe wygrywają, tak, bez problemu. Dokładnie, tu będzie chlast pionka. I to w ogóle przegrywa arcymistrz. Aha, z arcymistrzem. Okej, okay, w porządku. Tak, arcymistrz arcymistrzowi nierówny, jak widać. No dobra, partia numer 3 się rozpoczyna za chwilę. Było blisko. Teraz czarne. FM. Jakiś junior. To są groźni zawodnicy. Cześć, Pluska. Witam. Dziwne zagranie z gońcem F4. Że tak? Sprowokować? To zawsze ucieknę. E5? I będzie C6. W ogóle bardzo dziwna królewsko-indyjska powstała. Trzeba wziąć.
Ciekawe. Może tak. Głupia na świadomie oddaję. Z opcją tutaj w ogóle wzięcia i chyba wezmę. W tym momencie może to być uzasadniona sprawa. I skoczek na C5. Właśnie dlatego, żeby mieć tu silnego skoczka na C5. Po prostu oddaje mi tego pionka. Może jeszcze tak. Tu na 7 wisiało. Może tak. Nie będę na razie pionka brał, tylko na E4 zaatakuję. Wybijemy tym, żeby mieć wieżę otwartą. D3 się pojawiają opcje. To ciekawe. Trochę wolno gram, muszę przyspieszyć. Może jakiś hetman C2? Już nie bardzo. Zrobimy powrót. Spróbuję hetmanę wymienić. Oj, wieża na C8. Kurczę, jak ja dużo podstawiam. Co się dzieje w ogóle dzisiaj? Dziękuję serdecznie za piąteczkę, ale mi się nie należy. Po prostu podstawiam wszystko. A zaraz tu będzie jeszcze ruch. A goniec F2 jest. Goniec F2. Chwila, ale czy ja coś tutaj złapię? Takie posunięcie. Kurczę, ale wieżę podstawiłem. Tu jest jakiś szach. Tu? Odzyskuję. Ale się porobiło. No szacha ma E6 niestety. Dobra, odzyskana figura. Albo po prostu masakra jakaś. Tutaj? I go niszczę? Strategiczne oddanie wieży. Teraz to chyba jest mój. Dobra, ale nie zapeszam, bo to wiadomo, u mnie wszystko jest możliwe. Bije. Teraz szacha mogłem dać. Było to lepsze? Nie wiem. A tu? Ciężko powiedzieć. Skoczek G5. H5. Nie mam czasu. Niedużo. Tu mogę zbić. Chyba mogę.
mata nie podstawił zaraz jakiegoś. Po prostu prawie nic nie widzę, słuchajcie, w tej pozycji. No właśnie i tego mata podstawia, no coś niebywałego. Brawo. Nie no, po prostu kurczę blade. Co się dzieje, no? Co ja zagrałem w tej końcówce? Co ja odpaliłem? W ogóle nie wziąłem figury, zobaczcie. Hetman C2. Król tu liczyłem, tak. Król E3 jeszcze jest na szczęście. No mam mnóstwo szachów. Zbić gdzieś tutaj, coś otworzyć. Kurde. No podstawiam jak... Nie wiem co się dzieje. Jeszcze w ogóle ciekawe zagranie było tutaj. Jedyny ruch to tu. I tak naprawdę wszystko można było znowu zagrać. No trzeba dokładnie liczyć. No ale dobra, wydawało mi się, że po prostu trzeba było bić tutaj mimo wszystko. Bicie. No i co w tej pozycji? Masakrycznie podstawią, po prostu to jest koszmar jakiś. Ale jeszcze, no dobra, zbiłem to, wydawało mi się to dobre. Skoczek wskoczył, grozi mat, no w porządku. No musiałem jakoś tak. I co? I on mi wjechał hetmanem, no straszy. Szach jakiś. No nie wiem jak tu wybronić. Ja zbiłem tutaj. Jak wszyscy zresztą widzieli. Słuchajcie, no tutaj, tutaj i po ludzku zagrać. No nawet tak zbić po prostu. Jak on bije, to tak, hetmanówkę po prostu grać dalej. Strasznie to boli, strasznie. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję, ale mi się nie należy kasa w ogóle, ja wam muszę płacić za moją grę, to jest coś nieprawdopodobnego. Dziękuję bardzo, na pocieszenie. Dyszka wleciała, na wpisowe zbieramy. Oj, i to jeszcze przegrałem, słuchajcie, z juniorem na bank, patrzę po zdjęciu, już sobie zobaczymy. No junior jakiś, Anton Żukow, pięknie po prostu, brawo, brawo, szachuś jesteś mistrzem. Dobrze, że po czwartej rundzie jest króciuteńka przerwa, ale jeszcze do tej czwartej rundy daleko, a ja mam jeden punkt. Znowu zaczynam tak jak w tamtym tygodniu. Możesz podać numer konta, nie ma sprawy. Kurde. Co tu się dzieje? Czy on zagrał w ogóle debiut jakoś słabo? Nie wiem, nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, słuchajcie. Może uzasadnienie takie, że jestem zmęczony po maratonie, no ale nie jestem. Zobaczmy tutaj matowanie hetmana na wieżę. Nie polecam London System białymi, bo to jest nierozwijający debiut kompletnie. Ale ładny pad. Pięknie się czarne wybroniły. Trzeba przyznać. Dobra, runda czwarta za sekundę się zaczyna. No i teraz z deszczu pod rynnę. Mistrz międzynarodowy. Szachuś, wyczaruj sobie drugi punkt, proszę. Lecimy. Ale ograłem Annę Kramnik, to jest ważne. Bił. Ile ja się tych pozycji już nagrałem? Całą masę. Dobra, teraz trzeba umiejętnie to zagrać. Tutaj. Chyba trzeba rozwijać figury.
Bije hetmana, bije skoczkiem, on mi bije tutaj, ja biję mu tu skoczkiem, on bije tu, ja będę bez pionka, ale będę miał rozwój. Na to mogę iść. Chyba w to poszedł. Jak zagra B3? Nie, nie, dobra, bijemy tu. No bije tu, no. Robi to, co chciałem. Dokładnie. No jak zbije tu, to w ogóle stoi według mnie źle, bo straci ważnego gońca, a ja atakuję jeszcze tutaj na B2. Chociaż z drugiej strony... Ciekawe, gdzie goniec pójdzie, bo potem jeszcze mam jakieś wieże C8. Fajne rzeczy. Trzeba dokładnie pograć. Hikaru teraz przegrał, on ma więcej punktów. Teraz pytanie, czy wieża C8 mogę zagrać. Mogę zbić tu wieżę B1. Zbiję tu wieżę B1, zagram B6. On oczywiście może zbić tutaj. Ja odbiję i straci tego gońca. Nadal będę miał pionka mniej, ale już lepsza wersja będzie. Dobra, zagrał tu, więc gramy tutaj. I w pionkach jest porówno. 2 na 1, to nawet lepiej. Jaro, serdecznie dziękuję. O chłopie. O Boże, kochany, nie wiem co powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję. Święta się wprawdzie skończyły, ale Mikołaj widzę dalej żyje. Bardzo dziękuję. Nie rozpieszczajcie mnie za mocno, bo to się źle kończy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. No to już mam 200 na wpisowe. Wprawdzie wpisowe kosztuje 920, bo duże są wpisowe na kołówki w moim wypadku. No ale zawsze coś. Fajnie. Dobra. Przeciwnik długo myśli, zauważyłem. No. Okej. Teraz trzeba go osłabić. Znaczy zdwoić tutaj może wieżę najpierw. Widły grożą. Widzę to. Dlatego tak. Nie, tak nie mogę. A tu też nie. Tu? Zagrajmy tak. Gratulacje, Kacper, za ogranie mistrza międzynarodowego. Coś niesłychanego. Świetnie. Dziabnę to. Dziabnę gońca. On chyba musi pionem odbić. Skoczkiem. To biorę pionka. Wprawdzie wpuszczam mu tam gdzieś wieżę za chwilę, ale te dwa piony robią robotę. Bo to zależy od rankingu, jakie się ma. Jak się ma większy ranking, to płaci się mniej wpisowego. Okej, okay, tutaj. Szacha trzeba dać. Aha, to źle zrozumiałem. Dobra, sorry. Tutaj mogę zagrać. Szacha dać. A, okej, okay, w porządku, w porządku. No właśnie, złapał tutaj jakoś mnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Spróbuję tak zagrać. Tu widełki są na końcu. Wprawdzie oddaję pionka. Trochę mu dałem pograć.
Nie wziął. Też patrz na czasu przeciwnika, który jest słaby. Trochę wypuściłem, trzeba przyznać. Czas dodawany, kurczę blade. Tutaj jakieś mam jeszcze opcje. Tu grozi szach. Totalnie wypuściłem wygraną. Ma mało czasu, to jest moja nadzieja. No i ta nadzieja nadeszła. Partia była rozegrana lepiej, potem wypuściłem, jak zwykle to ja, ale jest punkcik, także cieszmy się i radujmy. Moi drodzy, za sekundę do Was wracam, idę trochę zatankować paliwka. Oczywiście sobie nie kojarzymy tego źle. Za chwilę do Was wracam. Już jestem. Dobra, wpuszczamy świeżego powietrza, moi drodzy. Jedziemy. Tak nie może być.
Tak jest, że ja będę podstawiał tutaj figury. 11 rund jest. Najwięcej miałem 7 punktów do tej pory z 11. Też z 10 miałem. Kiedyś było 10-rundowe Title Tuesday. Jaro, dziękuję serdecznie za dwie dyszki. Bardzo ci dziękuję, ale sypiesz tu po prostu. Kołówka to przeważnie 10 osób. Każdy gra z każdym. No dokładnie. Cześć, maksymalna moc. Wasa, ty papa. No nie będę czytał tego komentarza. Nieładnie, nieładnie. Proszę o kulturę osobistą. Bardzo proszę. Być tak dobrym graczem. No, do tych najsłabszych nie należy. No, fajne uczucie, ale to wiecie, to jest wszystko praca. Albo też zamiłowanie do szachów. To wszystko się łączy na pewno. Po 7,5 punkta. Po 4 rundach nie zanosi się po mojej grze, ale zobaczymy. No, oby. Oby było jak najlepiej. Cinku, no cóż, no donate się daje tutaj przez, na dole jest w opisie, tam są jakieś opisy różne, można sobie popatrzeć. Ile lat gram w szachy? Od 5 roku życia gram w szachy regularnie. Mam 33 skończone. No to już jest kawał czasu, 28. Za 2 lata będzie okrągła rocznica. Także myślę, że będzie spoko. Zawsze w Title Tuesday właśnie po 4 rundach robią taką króciutką przerwę, chociaż jeszcze tutaj trwają partie. No, gdyby nie ślepota, no to jasne, żeby było dobrze. Zacząłem grać obronę królewsko-indyjską, jest git. No, cieszę się, bo fajny debiut to jest. Naprawdę fajny debiut. To się wszystko zgadza. Witam Cię, Panie Jarząbie. Nakamura już nie gra, może zrezygnował, może przegrał dwie partie z rzędu. Któż to wie? Jest to wielce prawdopodobne. Na jego streama warto zobaczyć. Okej. Okay. Ten pokonany imem ma 1 z 4. No tak, ale to był widać po zdjęciu jakiś gość, no... starszego pokolenia, seniorskiego, że tak się wyrażę. To też gra w internecie, może mu nie pasuje do końca. No ale mistrza międzynarodowego za darmo nie dają, więc kiedyś musiał grać jeszcze lepiej. No wiadomo, z wiekiem gramy coraz gorzej. Znaczy od pewnego momentu, tak? Bo jak się ma lat 20, to w wieku 30 lat można grać jeszcze lepiej niż mając lat 20, tak? Ale wiadomo, o co chodzi, nie? Nie wiem, jak dobrze zaczynać białymi. No, zaczynaj pionami środkowymi, wyprowadź skoczki i roszadę zrób i będzie dobrze. E4, D4. No to jest teoria debiutów oczywiście. Warto poczytać, pooglądać YouTube'y, jakieś kursy może. Najlepiej wziąć książkę do ręki, to polecam. Czy myślałem, albo już komentowałem mistrzostwa, tak jak dziś Nakamura z dwójką komentatorów? No szachistami najlepszymi nie jesteśmy. Nie myślałem o komentowaniu partii. Kacper Polak komentuje teraz w Krakowie. Jakoś mnie to nie rajcuje, powiem szczerze. Poza tym jakichś propozycji też nie dostałem żadnych komentowania. No po prostu jakoś na razie... Znaczy, nie miałem okazji spróbować, to jest jedna rzecz. A dwa, że tak jak sobie to wyobrażam, to jakoś mnie to po prostu nie... Nie rajcuję i tyle na ten moment. No ale może to jest fajna sprawa. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Jedziemy. Dobra, wyprowadźmy te figury w końcu po ludzku i grajmy porządnie w szachy.
Witam cię, szachista. Troszkę zepchnął mnie do defensywy, ale dzięki temu też się pojawiają inne opcje. A czy taki ruch mi zagra? Trzeba uważać na taki ruch. Skoczek C2 dlatego też. Ok, teraz wygląda to dobrze, według mnie. O, witam cię, strzelcu. Zagrajmy H3, żeby nie było skoczka G4. Asekuracja przede wszystkim. No muszę tak zrobić, gońca muszę mieć otwartego. Nie ma opcji. A to jest ciekawe. Mogę zbić, zagrać G4, go tak przygwoździć. Chociaż nie chce mi się gońca oddawać. Bardzo mi się nie chce oddawać gońca. Zbijemy to. Aby nie wpuścić na C5 skoczka. Ok. Król H2 bronimy. No, tak coś czuję, że mój przeciwnik zaczyna się powoli gubić. Mogę się mylić. Jakiegoś mata będę chciał wpakować tam prędzej czy później. Zdwoić wieżę. Taki chyba będzie plan. Tu? Chyba H4 trzeba. D5, wybicie, wybicie, wygrożą widły, ale tutaj nic nie będzie, bo zagram jakiś hetman E5 może. Zawsze mogę skoczka E6 sprzątnąć. Dobra, ostatnia figura do gry. No, on na pewno stoi gorzej. Moje figury są po prostu lepsze, wszystkie. On zdwaja. Zdwaja, może tutaj zakurzyć. O, tak zrobimy. Tak zrobimy, żeby osłabić punkt D5. Aha, no dobra, on mi w sumie wybije tutaj. Ok. A to nawet lepiej, jak wymieni hetmany. Tutaj będzie groziło bicie bardzo nieprzyjemne dla przeciwnika. Które właśnie się teraz dzieje w tej sytuacji. Hop, grożą widły, tutaj blokada. Ok, teraz trzeba mądrze zagrać. No blokada, skoczek też się nie może ruszyć. To jest strategicznie wygrana pozycja, słuchajcie. Trzeba jeszcze uważać, oczywiście dograć do końca. No gdzieś aktywność trzeba złapać. Tak jest, no i czy tutaj trzymać, czy inaczej. Tutaj na H5 będę chciał uderzyć. Trochę króla podprowadzę, mój król jest nieco daleko. A to podstawił skoczka. Mam go. Mamy go. Gra dalej. Dobra, jest zwycięstwo. 3 na 5. No to teraz już się czujemy trochę lepiej. Czytam już wasze komentarze, moi drodzy. No to już teraz jest trochę lepiej.
Coś tam, no na temat tej partii nie chcę się wypowiadać, bo tam kwestia wariantów. Czy jak zacznę swoją przygodę z szachami w wieku na przykład 16 lat, to tak może mieć dobrą przyszłość z tym związaną? No pewnie, że oczywiście, że tak, jak zaczniesz. Często dostaję takie pytania, a jak mam tyle lat, czy jeszcze mogę coś osiągnąć w szachach? Oczywiście, że można. Tigran Petrosian, moi drodzy, dzisiaj nagrywam o nim filmik. Nauczył się tak naprawdę grać w szachy w wieku lat 13. Na poważnie zaczął treningi, więc i został mistrzem świata. Tylko trzeba pamiętać, że wtedy były inne czasy, oczywiście, więc teoretycznie było łatwiej też i było trudniej, no bo nie było takiej dostępnej wiedzy jak teraz. Teraz wszyscy po prostu bardzo szybko się uczą szachów, bo wiedza jest ogólnodostępna w największym wymiarze, jaki może być chyba. No a także można, nie musisz mistrzem świata od razu zostawać, ale mistrza krajowego zdobyć na pewno się da, nie ma problemu. Witam cię, Bolo. Strzelec pisze, to wszystko zależy od pozycji. Dobra, tam coś wyjaśniałaś pewnie komuś. Dobra. Fine gold, ale fine gold. To znaczy, a ten zawodnik nie kojarzę za bardzo. A czy on miał mistrza międzynarodowego przez kilka lat? A, fine gold, wiem, który to gościu. Kojarzę już go, tak. To już go kojarzę. Jeżeli na przykład przez długie lata miał mistrza międzynarodowego, no to zrobienie arcymistrza jest teoretycznie trochę łatwiejsze niż od zera, tak? Bo jednak ta wiedza nabyta jest dużym ułatwieniem. Jaki procent szachistów ma kandydata lub więcej? No ciężko powiedzieć. Nie wiem. Nie sprawdzałem statystyk. Gdzieś jakieś takie statystyki może są. Większość dochodzi do 2000 Elo? Łatwiej na przykład policzyć mistrzów międzynarodowych. No arcymistrzów to najłatwiej, bo jest ich najmniej oczywiście. Ale mistrzów FIDE też jest sporo. A, to oczywiście względnie, bo w zależności jak patrzymy na jaką populację, tak? Zauważcie na przykład w Rosji pierwsza setka wygląda niezwykle imponująco, bo w pierwszej setce według rankingu są bodajże chyba sami arcymistrzowie, jak to może ktoś tam się przewinie, jakiś mistrz międzynarodowy z wysokim rankingiem. A w Polsce, żeby być w pierwszej setce, trzeba mieć ranking około 2350, coś takiego. Więc to nie jest aż tak dużo, wbrew pozorom. 3 punkty na 5 aktualnie. NM oznacza mistrz krajowy, National Master. Zarejestrowanych szachistów też ciężko powiedzieć, ilu tam jest. Są i aktywni, są nieaktywni. Nie wiem, czy ktoś takie statystyki prowadzi. Młodziaki z Indii strasznie zamiatają, to prawda. O, tak. To się zgadza. Nawet miałem okazję zagrać z jednym, z Gukeszem. Było to rok temu. On miał wtedy rok temu. Rok temu w Warszawie grałem z nim pierwszą rundę. Przegrałem, ale nie pokazał jakiejś wielkiej klasy. Po prostu grał bardzo poprawnie i bardzo bezpiecznie, że tak powiem. A ograł mnie. No 13 lat chyba wtedy miał, czy 14. Możliwe, że 14 już. Czy myślę, że komputery zabiją szachy? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Chociaż, wiecie, sztuczna inteligencja, jak do tego dojdzie, na jakimś wysokim poziomie może być różnie, ale wydaje mi się, że jednak nie. O, to tak wiecie. Ciężko powiedzieć. Jeszcze 10 lat temu powiedziałbym stanowczo, że nie. Teraz, no, lekkie wątpliwości się pojawiają, ale wydaje mi się, że nadal, że nie. Tak, 60 na 40, że nie. Tak, no tam Hindusi nie mogą nigdzie jeździć teraz faktycznie. Szachy na Igrzyskach Olimpijskich, jakie jest Twoje zdanie? No, fajnie by było. Tylko, że szachy nie są widowiskowe. Pewnie głównie o to chodzi. Że to byłoby nieprofitowe, tak mi się wydaje. No ale mam nadzieję, że to się zmieni, kurczę blada, no bo wiecie, no szachy to jest jednak
chyba najmądrzejsza gra na świecie tak naprawdę, nie znam mądrzejszej. No jest Go, tak? Nigdy nie grałem w Go, słyszałem, że też jest strasznie dużo wariantów tam. No ale szachy to jest klasyk, no, po prostu klasyk, klasyków. Gukasz wygrał z Nigelem Shortem, ja też wygrałem z Nigelem Shortem, kiedyś grałem z nim kilka partii, dwie partie nawet z nim wygrałem, ale przez internet, 3 minuty plus 1 sekunda, to tak jak teraz tu w Tag That Tuesday, ale to byłem trochę młodszy i więcej widziałem. No możliwe, że nie zabiją, no dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Szogi są trudniejsze od szachów, bardzo możliwe. Też nie grałem. Jakby szachy miały być na... Dobra, słuchajcie. Mamy arcymistrza. Mamy arcymistrza. Pierwszego arcymistrza dzisiaj. Jedziemy. A, spokojnie. Grajmy jak na wojnie. Dobra, królewska indyjska albo Greenfield będzie. Klasycznie zagrajmy. Grałem się tej pozycji dużo. Zagrajmy tak. No grozi mi tutaj coś, grozi. Hetman G5, koniec G3, trzeba będzie pewnie wrzucić. Skoczek na C7 ma opcję. No może wrócić skoczkiem na H5 w ogóle. Wrócę i co? I taki remisik powstanie. Ja myślę, że on szuka czegoś oczywiście. Szuka. Kwestia nie dać sobie mata. Długo myśli. W ogóle wybić tu nawet. Wybił, ok. To co? Tak, muszę. Jak wybił tutaj, to jest spoko chyba. No hetmanem. Wygląda to chyba zdrowo teraz. A tam jeszcze skoczek po dziurkach lata. Ops, żadnych deklarowanych. Słuchajcie, jak tutaj i tutaj zbiję. Mogę tak zagrać? Chociaż z drugiej strony chce mi się zagrać figurą. Ale może to i być dobre. Nie, gram figurą. Figury wszystkie muszą grać. Już nawet nie biorę pionów, tylko muszą grać figury. No wieża E8 raczej zagrać musi, to hetman D2. D2 gramy. Raczej wymieni. No on ma parę gońców, ale ma też słabego pionka na D5. Kwestia, czy to wykorzystamy. No jeszcze wolno gra.
Dziękuję, panie arcymistrzu! Nie tylko ja podstawiam! Ha, ha, ha! Ale jestem okrutny, co? Ty, on jeszcze gra! Już myślałem, że się podda chłopak, no. Nie, no bez jaj, no wieża więcej, no. Co to ma być? No kurczę, felek, no. Panie arcymistrzu! Dobra, bronię się, żeby czegoś nie podstawić. Masakra. No by zaufał już, no, grasz szachusiem przecież. No tak, jeszcze, żeby tu nie podstawić. O kurczę, blade. Dobra, tak, zagrajmy. Dobra, jest. Powiem tak. Wygrałem z arcymistrzem, aczkolwiek on się ograł chyba sam. No, podstawił wieżę, tak jak wszyscy widzieliście. To jest karma, to jest karma. Dobra. Mam go, mam go. Mamy arcymistrza. No nie tylko ja podstawiam, kurczę, felek. Jednak te zwycięstwa z arcymistrzami, to wiecie, to smakują najbardziej. Okej, okay, mamy to. Nie, no 4 na 4 nie mam, ale mam 4 punkty na 6. To była szósta runda. Witam cię, tata Julii. Witam cię, Shizer. Dziękuję serdecznie. Staram się czytać wasze komentarze na bieżąco. O, bardzo dziękuję. Dycha się przyda. Już 237 zł nazbierane do wpisowego. Bardzo mi miło. Dzięki, ludzie. Bóg zapłać. Chociaż może nie, bo nie będziecie dawać. Się źle kojarzę z tym, Bóg zapłać. Także super, dzięki wielkie. Tak, jest nas dużo, jest nas bardzo dużo, 180 osób prawie. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Chociaż rekord wczoraj pobiłem, 250 ponad było. Ale to w kluczowym momencie w maratonie, więc to też inna historia. Ale nieważne, fajnie, 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 dzięki. Dobra, to teraz mam pytanie do was. Standardowe, lubię zadawać to pytanie. Skąd pochodzicie? Piszcie w koment, wpiszcie tutaj, z jakich miast, z jakich miejscowości. Jestem ciekawy, z jakich krańców Polski, może ktoś z zagranicy. Okej, witam cię serdecznie, Paul. Będę pamiętał. Tajlandia? Niesamowite. Poznań, Lublin, Rawicz, Dobczyce, Gdańsk. Lampedusa. Co to w ogóle jest? Puńska, Berlin, Łódź, Złotów. No tak, cały kraj i nawet Tajlandia, słuchajcie. Łochocin, Warszawa, Brodziaki, Jastrzębie, Leeds, Wielka Brytania. Alicja 90. Z Wielkiej Brytanii? No miło mi niezmiernie. Międzynarodowy stream się zrobił. Pruszków. O, z Pruszkowa znam kilka osób. Gubin, Koszalin, Szczecin. A, czyli jednak trochę mnie słuchacie, jak piszecie. Dzięki, dzięki serdecznie. Cześć, Black Steffi, witam cię serdecznie. Toruń, Żywiec, no byłem w kilku tych miejscowościach. Fajnie, dzięki. Uzdowo, tak, tak, to wiem, Maciuś, że z Uzdowa jesteś. New Jersey, o proszę bardzo. Mariusz, New York, no tak. Tak, tak, Title Tuesday. Dlaczego nie gram ataku bajoneta w królewskiej indyjskiej? To jest skoczek F3, goniec E2, roszada D5, B4. Nie gram go, bo no jakoś tak nie dopracowałem. Po prostu go nie gram. Go w Tajlandii jest sławne. Aha, kumam. Kumam, kumam, kumam. A szachy nie. No cóż, jeszcze tutaj się, słuchajcie, podniecam zwycięstwem z arcymistrzem. Bardzo się cieszę z tego powodu. Aczkolwiek no nie był jakimś super mocnym graczem. Długo grał, widać, że coś tam mu chyba nie szło. No ale nieistotne, no. GM-a też za darmo nie dostał. Ustjurt, Poznań, okej, okay, Dąbrowa Górnicza.
No, wariant trochę wszedł, aczkolwiek ja tam nie znam tego wariantu bardzo głęboko, tylko te tam początki, więc potem to była czysta improwizacja. Kto z Polaków jest wyżej ode mnie? Sprawdźmy tabelkę. Nie, no to jeszcze nie ma co sprawdzać. Jak za 3 rundy, jak zdobędę 3 punkty, to sprawdzimy. Będzie to niezwykle trudne, ale 4 punkty już są, słuchajcie. 4 na 6 to jest bardzo dobrze. Jeszcze 5 rund. To jest bardzo dobrze. No, Hikaru się przestraszył, pewnie, że ze mną zagra i uciekł. Dobra, cierpliwie czekamy na rundę kolejną. Miło się gada. Nie wyobrażam sobie reżimu sanitarnego na turnieju. Maseczki jestem w stanie sobie wyobrazić, ale odkażanie figur. A byłem na Mistrzostwach Polski w szachach szybkich, gdzie co rundę odkażali figury. No. Cóż poradzić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak to się mówi? No. Niech to się cholerstwo za przeproszeniem skończy i będzie dobrze. No to już co, trwa niecały rok, prawda? Ale już myślę, że powoli wygasa. Ja mam nadzieję, że po wakacjach to już będzie taka normalność, miejmy nadzieję. A Hikaru ma problemy z internetem. Spoko. To ma wytłumaczenie, chłopak. Odkażanie bez COVID-u, no tak, to też racja. Te figury są cały czas przecież tam macane przez setki palców. Ten GM się nazywa. O, już mi zniknął. Dobra, ale mamy silnego mistrza międzynarodowego. Turkmenistan. Tak, dobrze przeczytałem, nie? Turkmenistan, przepraszam. E4. No to soczyste C5, jak grywał Kasparow często. No właśnie, jak kurczę, jak to grać? No dobra, tak gramy. Ale przecież G6, no właśnie, taki wariant też robiłem, tylko już zapomniałem go trochę. No, grajmy po ludzku w szachy. Wieża B8 się zawsze przyda. Koniec A6. A jeszcze taki ruch skoczek D5 jest. Sobie zawsze wrócę hetmanem, w razie czego. Z takim planem tutaj chcę zagrać. Takim planem rozbicie tego rdzenia, jeśli to by się udało. Niech będzie tak. Słuchajcie, D4 miałem przecież. A nie, nie miałem, bo skoczek E4, co ja mówię? Żeby miał hetmana bronionego, to by wchodziło teraz. Może hetman B4 po prostu zagrać. No okej, tu zmienia koncepcję chłopak. Mogę tak zagrać teraz. Nie za bardzo mi się ten ruch podoba. E6 zagrajmy. Hetmanem, ja będę musiał chyba inaczej pograć. Nie,
Właśnie, mnie tutaj zaczyna skubać powoli po tych punktach. Dokładnie. Mój goniec nie gra, strasznie zły goniec. No, pozycja jest gorsza, zdecydowanie. Ostatecznie tak mogę zagrać. W ogóle tak chyba muszę. Jakie wyjście mi pozostaje? Może tu skoczkiem. Spróbujemy. Sprowokujemy. Tak, żeby potem tutaj kopnąć. I tędy będziemy się przedzierać. Chociaż też mogę H5 zagrać, słuchajcie, i mieć z głowy. Zagram H5 za chwilę. I teraz tak, muszę tutaj zagrać, żeby nie było żadnej kontry ze strony przeciwnika. Dokładnie. Pionka wziąć. No dobra, coś mi tam ciśnie też, koleś. Bierze A3 może. No ma na pewno lepiej, tak? Ale spoko, będziemy cisnąć. Goniec jest totalnie beznadziejny, totalnie. Okej. Nieistotne. Pozwoliłem mu na grę. Tego piona oddam. Trochę mi się zacznie sypać, ale otworzy mi się goniec. Może jakieś cuda się zadzieją. Nie, no stoi bardzo bezpiecznie. Wiadomo, że będzie chciał mnie tutaj jakoś załatwić. Ja też mam mało czasu. Hetmanem jeszcze wybił. O tak. Tutaj. Coś ja to biedny robaczek mogę? Nic. Pozycja jest niezwykle przegrana. Ona jest przegrana. Tutaj się chyba. Nie, no totalny wór. Tu jeszcze mnie jedzie. Masakra. O, chyba będę pogoniony. Co? Ale ładnie pograł. Hetman F8, nie? A z matem, tak po prostu. No dobra, tutaj do przewidzenia było w tej pozycji po prostu, że mnie ogra. Teraz pytanie, gdzie błąd był taki strategiczny? Wydaje mi się, że po C4. F5 wydawało mi się, że jest dobre. Teraz w tej pozycji może trzeba było zagrać C4, żeby otworzyć tą pozycję. Chyba tutaj trzeba było zagrać. Nawet po wymianie chodzi o to, żeby po prostu goniec miał oddech. No tak, C4. 4 punkty na 7. No i tak nie jest źle, słuchajcie. Arcymistrz ograny, jest dobrze. No ale porażki będą mnie. No z tej pozycji, słuchajcie, no, nie jestem nawet jakiś tam specjalnie zły. No po prostu trochę gorzej pograłem. Muszę dopracować jeszcze ten system tutaj po tym wybiciu i po takim spokojnym D3. Widać, że przeciwnik chciał grać na spokojną pozycję.
Może tam jakieś dobre opcje byłyby jeszcze. O, witam cię, Smoku. Witam serdecznie. Już czytam tu wasze komentarze. Kasa, za które miejsce tutaj jest? Powiem wam szczerze, nie wiem. Nie patrzę na to, bo ciężko się dostać. Za pierwsze 8 miejsc chyba są jakieś dolary. Nie mam pojęcia. Na końcówkę samą mam przewinąć. Mam się pogrążać. A, zaraz, tu już mi się, słuchaj, bo kliknąłem inny ruch i zapis partii się anulował, więc nie przewinę do końcówki niestety. A nie będę kombinował, poczekamy sobie. A tam nie było nic ciekawego, w końcówce była masakra. Ile w debiucie ruchów się powinno znać? 10 powinno się znać, chociaż w jakimś tam podstawowym debiucie. 10-15. Są tasiemce też 30-ruchowe. No ale to już takie mówię, tasiemce specjalistyczne, że tak powiem, warianty. No ale tak wypadałoby te 10, 15 do 20 ruchów. Zależy jaki debiut jeszcze, tak? Debiut to jest, tutaj też wam niektórzy mogą powiedzieć, że debiut jest w zasadzie najłatwiejszym, że tak powiem, czynnikiem do nauki w szachach. Potem się zaczynają schody, gra środkowa, końcówki, zrozumienie, strategia. To jest, myślę, że kluczowe. Bo tak naprawdę, zauważcie, można grać sobie B3 tutaj pionkiem do przodu. Zaraz nie pokażę strzałkami. B3, G3, wyprowadzić sobie gońce i sobie grać w szachy, tak? Jak to nie jest jakiś tam specjalny debiut, to jest zwykłe jakieś nieregularne otwarcie. No ale kto, że tak powiem, rozumie szachy, to sobie poradzi w takim debiucie. Antysycyl, no zagrał dosyć ciekawie, bo to właśnie strategicznie pograł, fajnie. No i deszczu pod rynne, znowu silny mistrz FIDE. No dobra, lecimy. Mistrz FIDE, tak, mistrz FIDE. To jest runda numer 8, nie? Runda numer 8. Nie wiedziałem. Nie wiem, czy na Licze się są takie turnieje. A przeciwnik, nie wiem, może jest w talecie. Już pół minuty. Stracił. No też czegoś takiego nie lubię, jak on zaraz zacznie na przykład grać, to... Ach, właśnie. 40 sekund minęło. Powiedzmy tutaj, żeby jeszcze D4 mu nie dopuścić. Okej, D4 i tak zagra. Muszę jeszcze rozwinąć tutaj problem z gońcem. Żeby go rozwinąć. Mogę po prostu trzasnąć tam. I teraz mogę tak zagrać. Nie! A nie, już myślałem, że tracę figurę. Ciutkę gorzej się chyba porobiło. Myśl, szachuś, myśl.
Nieco pasywnie to stoi. W tym wypadku tutaj na tym poziomie ten debiut jest jednak ważny. Bierze d8, goniec e8 z takim planem. Próba wymiany wież, to będzie dobry pomysł. Koń e5, żeby tutaj pionka spróbować. I a6, teraz goniec będzie miał jakąś opcję na aktywną grę. No tak. Zbyt dobrze to nie wygląda. Ale wyjścia nie ma, muszę wziąć tego piona. A tu wisi tak po prostu. No niestety nie wygląda to dobrze. Tu. Kontrę trzeba próbować łapać, nie ma wyjścia. W ogóle czy jakaś kontra istnieje, to jest pytanie. Ale zagrał. Jest po mnie. Też może jeszcze jakieś nadzieje złudne. Pionek bardzo słaby. No właśnie. To jest ten problem. No bierze piona. No mogłem jeszcze tam zagrać. No i co zrobisz teraz? Czasu ma mało, więc tutaj jeszcze są chyba opcje. No właśnie. Biorę. Tak. Ajajajajaj. Dobra, ale jeszcze mam opcję tutaj szacha. Nie złapię gońca. No muszę tak. I tak jest źle. Nie jestem w stanie złapać. No goniec na wieżę będę grał. Kurczę, szkoda. Szkoda, bo on teraz ma w miarę łatwą grę. No ma mnie, no.
Kurczę. Co ja w ogóle gram? Bez sensu. Jest! Woo! Mam cię! Na czas! Nie, no nie powinienem się cieszyć z takich wygranych, no. Nie, no nie powinienem się cieszyć z takich wygranych. Kurczę blade, ale mam dzisiaj dużo szczęścia jednak, trzeba przyznać, na ten czas. Dużo szczęścia, on może deklarowane robił posunięcie jakieś i nie mógł. Uhuhuhuhu. Punkt to punkt. Masakra. No dobra, no jest piąty punkt, okej. Ale dobra, sprawdzę sobie aż z kompem tutaj pozycję w miarę końcową, bo jestem ciekawy. Czy ja tam, jak on już się pomylił, zobaczcie, w tej pozycji, o w tej, plus duży jest, tak? I on zagrał tu. Nadal jest plus, wieża D4. C6, kurczę, dobrze zagrał, skubany. On dobrze zagrał, bo te pionki szybko uciekają, dlatego. Tak, o właśnie, to jest kara za to, że spóźnił się 40 sekund na partię. To jest za to kara, więc mam czyste sumienie. Dokładnie tak. A zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz tak się wygrywa przecież. A jeszcze goniec D6 miałem taki ruch dokładny, żeby tu trzymać. No nic, ale kuszące było wzięcie po prostu. Tak, tak. A, wygrana. Po prostu pion ucieka. Nie ma jak bronić faktycznie. A tak, tak, tak. Tutaj to już jest po ptakach. Dobra, nieistotne. Jest punkcik, jest dobrze. Dobrze jest, słuchajcie. Jest dobrze. Punkty lecą. Ile już mam punktów? Strasznie dużo chyba. 5 punktów. 5 punktów już jest, słuchajcie. Prawie 50%. 5 na 8. Jeszcze 3 rundy. Wygląda to dosyć ciekawie. Wygląda to dosyć ciekawie. 528 zawodników aktualnie jeszcze gra. No to czekamy sobie spokojnie na ostatnią. Na Title Tuesday mam rekord 7 punktów na 10, bo jeszcze były turnieje 10-rundowe. 7 na 10 to był mój najlepszy wynik. Byłem bardzo wysoko wtedy, chyba w pierwszej 50-ce. Aczkolwiek tu przy 11-rundowym też mi się udało zrobić 7 punktów w którymś turnieju. No tak, tutaj to jest turniej taki cykliczny dla naprawdę dobrych graczy. Zobaczcie tutaj, przecież widać śmietanka arcymistrzów, no i to się nie kończy praktycznie, no. Arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi głównie. Peter Schwidler to jest czołówka światowa, czołówka europejska, a to już wiecie, to są zawodnicy 2700, 2650, 2680, tacy na live'ie, nie? Mamy to, mamy to. Dobra, runda kolejna, słuchajcie, szybko leci. Jak widać tutaj, jest tabelka, widać kto prowadzi, moi drodzy. Musimy sprawdzić. No tak, ponad 50% to jest superancko, ale to jeszcze nie koniec turnieju. O wynikach gadamy dopiero później. Ale farcik, ale farcik. Dobrze. Dobrze. Aha, po 8 rundach chyba też jest jakaś krótka przerwa? Może sprawdzają, czy cheatuję przypadkiem. Nie, generalnie sprawdzają ludzi też, czy cheatują i tak dalej. Tutaj system po prostu sprawdza. Dwa razy chyba w tym turnieju. No drugi raz fart. No ale to co, szczęście też trzeba mieć, no. Kurczę, nie można mieć cały czas pecha i podstawiać za darmo figur. Dobra, to teraz przyszła chyba pora na jakieś soczyste, normalne partie. Tak mi się wydaje. No, oszukują ludzie niestety. Nie wiem, co oni mają w głowach, ale zdarzają się niestety tacy, którzy oszukują. Nic na to nie poradzimy. Są tacy, niestety są. Tigran El Petrosian, dokładnie. Dzisiaj nagrywałem właśnie o Petrosianie materiał, ale nie tym, tylko tym, co już nie żyje, mistrzu świata. Raz same pechy, potem same farty bywa. No tak, smoku. Ale te farty też cieszą, kurczę blade. Aż się Micha sama szczerze. No dobrze, no, jest okej. Max Ludlu, dokładnie. Jakoś nazwisko jego ciężko wymówić, tak. Dokładnie tak. Analizuje się przed lub po, ale nie w trakcie i tyle.
Bany na 2 lata. Znaczy tak, masz rację, no po partii sobie panalizować można, nie w trakcie, dokładnie tak. No, generalnie takie rzeczy jak oszustwa w szachach ciężko udowodnić, niestety ciężko udowodnić, no ale niektórzy dostają po łbie i dobrze. Jeżeli wskazanie nagle wzrosło, to wtedy szukasz taktyki lub wygrywającego posunięcia. Nie rozumiem tego stwierdzenia, Mariuszu. No, polityczny ban, to no, nie chcę wnikać w politykę, kurczę, blade. Nie możemy się przecież wszystkim zajmować tym. Niech sobie tam politykują się, my grajmy w szachy po prostu. No, Rosję też przecież zbanowali na igrzyska, jak dobrze kojarzę, tak? Z Rosją nie warto zadzierać, jak widać, ale jednak zbanowali. No, ale będąc arcymistrzem, jeszcze się, słuchajcie, doszukują oszustw, no, bez sensu. Oglądałem partię tego Mag Zuludlu, za którą między innymi wyleciał. I powiem szczerze, że nie widziałem tam ruchów komputerowych, a dokładność na poziomie 95. To w przypadku GM nic szczególnego. No niby tak. No nie wiem, system może sam wyłapał coś, nie mam pojęcia. Okej, okay, dobrze, Kacprze, nie ma sprawy. Wracaj do nas zaraz. Dobra, i spokojnie sobie, słuchajcie, gramy dalej. Przerwa się za chwilę kończy. Wody nie ma, ale jest otwarte okno, powietrze świeże weszło. No i spoko. Czekamy na kolejną rundkę. Na co zbieramy? Zbieramy na wpisowe do turnieju w Rzeszowie, który jest za miesiąc. Na kołówkę. Wpisowe na kołówkę kosztuje 200 euro dokładnie. No niestety drogie wpisowe, to wszystko kosztuje. Jak się chce robić powiedzmy karierę zawodniczą, to wszystko kosztuje. Może trzeba bo się do jakiegoś dobrego klubu przepisać. Ups, ale powiedziałem, dostanę po łbie ze swojego klubu. Nie, no prawda jest taka, że w szachach jest mało kasy, no i tyle. Jakby kluby wszystko sponsorowały, to wiecie, byłoby cudownie. Nawet 50% jakby sponsorowały. W kołówkach nie ma nagród, znaczy nie wiem, nie ma nagród w kołówkach. Głównie chodzi o to, żeby w kołówce grać o normy na mistrza międzynarodowego czy arcymistrza. Krakowia już jest, Krakowia już trwa, trzecia runda aktualnie się kończy powolutku. No, Krakowia się odbyła. Myślałem, żeby jechać na Krakowie, no ale sytuacja rodzinna, wiadomo. COVID trochę przeszkodził. Gdyby nie COVID, pewnie bym pojechał. Wpadka odnotowana. Nie, ale to tak sobie wiecie, tylko luźno gadam. Do jakiego poziomu mniej więcej można się utrzymywać z szachów? Ciężko to pewnie jednoznacznie powiedzieć, bo jest to zależne od wielu czynników. Jeżeli chodzi o samą grę, no to jest to niezwykle trudne. Przypuszczam, że około 10 osób może w Polsce się utrzymuje z szachów z samej gry, może mniej. Ciężko powiedzieć. Dobra, słuchajcie, przeczytam później. Mamy mistrza międzynarodowego. Węgry? Węgry, dobrze, kojarzę. Jedziemy. Nie no, nie wygłupiajmy się. Tak zagrał, to ciekawe. No dobra, lecimy tędy.
Może jakiś skoczek H2 za chwilę. O, bardzo dziękuję za donajcika. Bardzo mi miło. Ok, niech będzie tak. Może mi trzasnąć tutaj. O, i robi się niebezpiecznie. Ale zaraz, mam takie zagranie jeszcze, goniec F1. I H4 później mogę zagrać. Co skoczek zrobi, słuchajcie, jak zagram G3? Aha, jeszcze ma na H5. Aha, tu jest jeszcze jakieś bicie. Okej. Okay. Podstawiłem? Tu? Może? Dobrą grę dostały czarne. Coś tutaj odpuściłem. Co ja gram? Po prostu tak. Wygląda to bardzo źle. No właśnie, nie bał się. Zbił po prostu się, nie bał. Dobrej opcji na grę kompletnie. Dwa piony mniej. G3 nie wchodziło, bo skoczek H3. Ale G4 może wchodzi teraz. Na F2. Skoczek D3. Będę musiał tak zagrać chyba. To też nic nie da. Kolejnego pionka mi grzmotnie. Skoczek F2, tak. No widzę to wszystko, niestety widzę. Coś czuję, że teraz coś podstawię, chciałem powiedzieć. No i właśnie podstawiłem. Ajajajajaj. Dobra, mam za swoje. Karma, karma poszła. Za to, że tamtą partię wygrałem. Pograłem strasznie źle, słuchajcie. Nie wiem, gdzie nawet błąd popełniłem w tym debiucie. Kurczę, felek. Królewsko-indyjsków to jest taki sposób. Dobra, Stockfish, pokazuj, co źle zagrałem. Tu na razie dobra. Może teraz zobaczyć, co podpowiada maszyna. Goniec E3 każe grać, jakieś normalne, ale jakoś nie wierzę w taki ruch. Tutaj, tutaj, B4, skoczek, hetman C2, B6. No tutaj zobaczcie, duża przewaga 1,5, tak? Ale tutaj komputer ocenia, to jest normalna gra. Normalna gra, wieża B1 może niedobrze, może trzeba było wieżą E1 zagrać. Skoczek F6, to tak, on tutaj zaczyna tymi skoczkami jechać, trzeba było gdzieś tu uderzyć może, w ten sposób. Więc D2 wydaje się takie dziwne. Skoczek. Tutaj. Cyk. Goniec F1, F5. No i wygląda to dobrze. H4 złe. H4 złe. To już mamy odpowiedź.
Tutaj zapomniałem, że jest strzał. Przyznaję się bez bicia. Jak zagrał wieżą na B3. Zbił, tak, tak. Normalna gra. Wieża B3 wszystko trzyma. No normalna gra, no. Powiedzmy hetman E4, goniec wchodzi, hetman E3, G5. No normalna gra, no. Aj, jeden błąd, czyli błąd był tutaj. H4, moi drodzy. H4. Bo tego pionka można wziąć, bo na końcu widły wchodzą. Tak, tak, jakbym wszystko do końca wziął, powiedzmy tak, to jest goniec F5 i po zawodach. Niedobrze, a to za dużo podniecenia było wcześniejszymi rundami. No dobra, opanujmy się, to była 9. runda, jeszcze 2 rundy przed nami, nie jest źle. Przy dzisiaj takiej grze, jaką prezentuję, więc to jest, i tak mam za dużo punktów, więc jest w porządku. Dobra. No, smoku mam podesłać kwiaty klubowi, a kto ma te kwiaty dostać? Prezes, mam rozumieć. Tylko że w tym klubie prezesem aktualnie jestem ja, więc nie będę wysyłał kwiatów. Ale jeszcze jestem prezesem, miejmy nadzieję. Za dużo funkcji spełniać też nie można, bo człowiek nie wyrabia. No dobra. Ja wolę co innego sobie kupić niż kwiaty. Nie, nie jest to, o czym myślicie. Jakąś porządną książkę szachową, na przykład. Okej, dobra. Jeszcze kilka partii trwa, musimy cierpliwie poczekać. Możemy sobie też podyskutować oczywiście w tym czasie. Jak się szybko przegrywa, to niestety jest czas na to. Albo niestety nie ma pani prezesowej. No, kwiaty ciężko wypić, zgadza się. No, ale wodę z dzbana można walnąć. No tak, jakieś fajne szachy można sobie kupić. A w zasadzie ostatnio sobie przeglądałem też takie komplety szachowe. Takie nawet myślałem, żeby kupić sobie. O, dziękuję Szpaku. Serdecznie, dziękuję. Korespondencyjnie, no słuchajcie, dzisiaj mnie osoba jedna zaprosiła, no i sobie zagram jedną partię korespondencyjną, aczkolwiek muszę po prostu tego pilnować, to jest kolejne coś na głowę, no ale sobie zagram, a tak to nigdy nie grałem, nie, nigdy sobie nie grałem korespondencyjnych, wiecie, no teraz w dobie komputerów to sobie wklikujesz Lichessa, Stockfisha i możesz sobie odpalać, więc te korespondencyjne tracą sens, ale nie. Nie gram. Znaczy teraz sobie jedną partię rozgrywam i tylko jedną. Wybaczcie, nie będę więcej zaczynał nawet. Okej. Coś mówiłem i mi wyszło z pamięci. A, mówiłem o szachach, żeby sobie jakieś fajne kupić. Fajne są wzory teraz szachowe. Jest taki wybór. Warto sobie coś tam popatrzeć. No tak, kiedyś się grało listownie, oczywiście. W korespondencyjnych można grać naprawdę? Silnikami książką debiutową? To bez sensu. No to nie wiem, no zobaczę jak mój przeciwnik będzie sobie radził, jeżeli tam będą stokwiszowe posunięcia. Znaczy nawet ja nie będę sprawdzał tego uczciwie, a po prostu będzie moja pierwsza i ostatnia partia. No tak, no to nie grają ludzie, tylko grają silniki, niestety. Dobra, ostatnia chyba partia tutaj trwa. No białe powinny zwyciężyć. Tak też się dzieje. Dobra, moi drodzy, czekamy na rundę przedostatnią. Mistrz międzynarodowy. A dzisiaj silnych zawodników dostaje. No, analizy na szachownicy są bardzo dobre. Najważniejsze. Okej, gambit hetmański. System Tarasza.
Powiem szczerze, nie wiem jak grać, ale chyba tak się gra. Znaczy można chyba tak grać, tak mi się wydaje. Nie podstawiać, nie podstawiać. A to może wziąć sobie skoczka, zawsze odda parę gońców. Dobra, czuję, że po prostu muszę tutaj gościa zjeść. Taki ruch mnie kusi. Zagramy tak. Może ruszada. No muszę w końcu kiedyś tą ruszadę zrobić. Okej. Okay. Może wrócić, no to jest właśnie ten problem. Ciekawe, czy będzie chciał remis. Kurczę, on chce remis. Ja nie bardzo chcę remisu. A w tej pozycji. Dobra, wymienię to. Zagrajmy B3. Mam parę gońców, no nie chcę remisu w tej pozycji. Chyba tak muszę. Cześć pan migawka. Mignąłeś mi właśnie kątem oka. Okej. Wiążemy. Tutaj ważne jest, żeby pilnował wieżę. Żeby goniec pilnował wieżę. Skoczek D5 jest oczywiście, no goniec D2. Para gończyków. I teraz to. Aha, on mi może zbić po prostu tutaj. Tu, tam. No może nie najgorzej to wychodzi, chyba nie najgorzej. Wieża C4, pionek bije na C4, skoczek E2, król F2, bicie tutaj. Bije tam, goniec musi... O kurczę. Mój król będzie aktywny. No nie, przegrać nie mogę końcówki tej. Królem muszę podejść, jeśli będzie okazja. On na pewno liczy bicie na C4 na 100%. Może się pośpieszyłem z tym ruchem, może było warto zagrać po prostu królem zwyczajnie. Na 100% liczę ten ruch. Ciekawe. Niech liczy. Król F2, tak. A tu. Bicie, tu. Król, bicie tu, skoczek, szach, król, skoczek. No taki ruch też widziałem. Tu nie mogę, bo B5 dostanę.
Może tak teraz zagram po prostu. O, grozi wzięcie skoczka i grozi wzięcie pionka. Ten skoczek tu nie stoi dobrze. Dobra. I słuchajcie, i chyba teraz wieża A1. Skoczek C3, bicie. A, tutaj jeszcze znalazł obronę, skubaniutki. No dobra, ale to jest pionek. Biorę pionka po prostu. Wziąłem po prostu piona, tam słaba linia jest. Okej. Dziękuję bardzo za suba. Mam cię. Mam cię. Tak jest, moi drodzy, tak jest. 6 na 10. Dobrze, mistrz międzynarodowy za burtą. Dziękuję pani migawka. A, potrójny sub nawet za 3 miesiące. Fajnie, dzięki serdeczne. Bardzo mi miło. Mamy więcej subików. Mam 9 chyba subów. 9, 9, 9. Fajnie. Mamy to, słuchajcie, mamy to. Dobrze, w końcu jakaś taka partia w miarę. No to mi się podoba. Przeciwnik zaczynał kombinować w tej pozycji. Tu goniec D2 mi się spodobał ruch, bo wyprowadzam sobie gońca od razu i tutaj jest akcja i wieża C1. Właśnie to takie pozycje, które lubię. No i tak teoretycznie, no dobra, chciał mnie to załatwić. Może coś lepszego tutaj można było zagrać, nie wiem. Hetman B3, tu. Za dużo kombinował według mnie. No i tak, jak już mam parę gońców, to już jest dobrze. No tutaj widzicie, że chciał remis, nie? No i to musi być wygrana. Znaczy nie, no to do wygranej jeszcze daleko oczywiście, ale... Ale para gońców jest dobra tutaj, tak? Gońce ładnie sobie strzelają w, na tym skrzydle, szczególnie w punkt A7. Także mamy. No 6 punkcików. Dobra, słuchajcie, no ostatnia runda będzie, myślę, że bardzo ważna na dobry wynik. Nie, rekord mój to jest 7 punktów, ale na 10 partii. A tu mamy już 11 rund w sumie. Title Tuesday się zmienił. A zobaczmy, słuchajcie, jak Kirilenko Sewczenko gra. Ojejku, wyrzuciłem go jeszcze raz. Z Fedosejewem. Białe wygrywają. No tak. Kurczę, on jest dobry w te szachy. On jest naprawdę dobry. No dobra, no. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest w porządku. Okej. W jakim wieku pierwszy raz udało mi się wygrać z arcymistrzem? Pamiętam, nie wiem czy to była pierwsza partia, ale prawdopodobnie jak miałem lat 14, to wygrałem z arcymistrzem, tylko że w szachach błyskawicznych. Był to Wadim Szyszkin. Pamiętam jak dziś. Podchodzę do stolika, on na mnie patrzy, ja jeszcze byłem taki, no kmiot tak naprawdę, bo byłem dosyć niski jeszcze wtedy, dopiero później wystrzeliłem za jakieś 2 lata. No i tak usiadłem, takie chuder lawy, sobie siadłem, pamiętam grałem wtedy białymi, D4 prawdopodobnie zagrałem, ale już partii nie pamiętam, no i tak grałem, on coś tam myślał, że mnie zaraz tutaj wypunktuje, no jakiś tam zaskakujący ruch zagrałem oczywiście i no i ograłem go, on tak
Siedział, nawet się nie zdenerwował. Dobra, słuchajcie, FM czarnymi, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. D4, okej. Okay. No to D5, jak grałem skoczek C3, to gram D5. Nie wiem, co to ma być, ale zagram sobie C5 ostro. Trzeba grać z nimi ostro. Nie ma się to co patyczkować. A6, żeby mi nie wskoczył. Na B5. No właśnie, stracił tempo chłopak. Zbiję tego tutaj, tego. Tutaj sobie zbijemy. I chyba aktywną figurę spróbujemy po prostu wymienić. No to ciekawe. Dobra, roszada. Czarne ma bez problemu party, bez problemu pozycję. No jedziemy na C4. Hetmany będzie pewnie chciał wymieniać. A jednak nie. Tak. Taki ruch nie przewidziałem. Dobra, tak nie zagrał. Może takie klasyczne zagranie. Puścimy czorta. Trochę suwania tutaj jest. Skoczka na D6, jakbym wstawił, byłoby spoko. Jest jakaś tam opcja. Chociaż tutaj kopnięcie, nie można tego kopnąć niestety. Taki jeden spokojny ruch. Dziwnie gra. A5. Oj, tam czuję, że jakaś taktyka wchodzi, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj. Pytanie, czy tak mogę? Chyba nie bardzo. No to jest dobra pozycja. Lecimy. Ten skoczek nie będzie miał dobrych odejść. Czy na F4 może? Oczywiście. Myślałem, że tu zagra. C5 chyba nie może, bo bije? Nie, nie mogę bić wieżą po C5, co ja w ogóle myślę. Czemu skoczek F6 nie zagrałem właśnie? Grozi tutaj goń, skoczek na G4 grozi. Bardzo nieprzyjemne. I teraz chyba taki ruch jest dobry. No w ogóle słabo gra ten zawodnik, tak patrzę, tylko ja mam mniej czasu, muszę się śpieszyć. Okej, okay, tutaj hop. Takie ruchy widziałem. Według mnie mam w ogóle super pozę. I
I na C5 chyba mogę kopnąć. Zależy gdzie hetman odejdzie. Na B2 to nie mogę, ale A3 jest takie dosyć sprytne zagranie. Później, żeby kopnąć na C5 i uderzyć na F2. Zagrał, a zaraz to taki ruch jest dobry. Nie wiem, może tu. Kurczę, tyle dobrych ruchów jest. O, szach i jest też na, tutaj na D4 posunięcie. Mogę wtrącić, coś postraszyć. Taki ruch też jest bardzo groźny. Może warto skoczka zachować. Zachowam tego skoczka. Lecimy na niego na pełną petardą. To tu i mam teraz kolejną opcję na mata. No to co, lecimy po mata. Mat w jednym posunięciu. Co nie zrobi, dostanie mata. No, ten ruch jeszcze tak, ale to już rozpacz oczywiście. No i panie kolego, checkmate. Mamy to, 7 punkcików, dzień dobry. Ale zagrałem piękną partię, słuchajcie. Znaczy się, przeciwnik pograł trochę słabiej, ale jestem mega zadowolony. Wow, to było naprawdę, słuchajcie, ta partia, jestem z niej mega zadowolony, mega. No to musimy sprawdzić, ile, które miejsce w takim razie. Ale gościa wypunktowałem po prostu, no. Ale to jest tak cudowne uczucie. Jak, nie wiem, jedzenie pysznego hamburgera. No nie wiem, jak to porównać. Gdzie ja jestem? Tutaj. No dobra, pierwsza setka, słuchajcie, będzie. 84. Pierwsza setka będzie. Także jest dobrze. Także dziękuję Wam serdecznie. No i do usłyszenia.